Czytacie czasami o słuchawki? Czy powinny to być duże studyjne słuchawki, czy małe słuchawki, czy takie od telefonu, czy może jeszcze jakieś inne? Ponieważ temat słuchawek jest, widzę, dosyć popularny, postanowiłem dzisiaj porozmawiać z Wami o słuchawkach. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. No właśnie, słuchawki. Jakich słuchawek powinniśmy używać do nagrywania edycji naszego podcastu? Mamy bardzo dużą rozpiętość. Są to słuchawki za kilka złotych, są to słuchawki, które dostaliśmy z telefonem. Mamy bardzo dużą rozpiętość i jakościową, i cenową, jeżeli chodzi o słuchawki większe, takie nauszne, słuchawki studyjne. Jest tego bardzo dużo, jest bardzo dużo w ogóle rodzajów słuchawek, nie tylko już tutaj mówiąc o ich wielkościach i cenie. I które z tych słuchawek są najlepsze dla podcastera? Generalnie najprostsza odpowiedź powinna brzmieć takie, które są dla ciebie najwygodniejsze. Ale, jak zawsze w takich sytuacjach, jest małe ale. Przyjrzyjmy się za tym kilku różnym rodzajom słuchawek i zobaczmy, które z nich będą dobre dla podcastera. Pierwsze pytanie: przede wszystkim, kiedy potrzebujemy słuchawek? Większość podcasterów, z tego co zauważyłem, nie słucha się, nie słucha swojego głosu, nie słucha. W jaki sposób nagrywany jest głos nasz, też naszego rozmówcy, i używa słuchawek tylko i wyłącznie w procesie edycji. Moim zdaniem to błąd. Wprawdzie ja nagrywam te filmy też bez założonych słuchawek, natomiast nagrywając podcast, zawsze pamiętam o tym, żeby jakiekolwiek słuchawki mieć na uszach i w jakikolwiek chociażby sposób monitorować, kontrolować na bieżąco to. Co jest nagrywane, to co się dzieje. Czasami są dźwięki, na które możemy nie zwrócić uwagi. Czasami jest tak, że nam właśnie brakuje jakiegoś dźwięku, który powinien być. Szczególnie dotyczy to osób bardziej ekspresyjnych, które wykonują dosyć dużo różnych gestów przed mikrofonem. Może się zdarzyć, że my tą osobę, będąc obok, będziemy doskonale słyszeli, natomiast nie nagra się to tak dobrze, jak powinno. Dlatego też. Mając na uszach słuchawki, choćby takie od telefonu, choćby takie małe słuchawki, będziemy w stanie monitorować, co w danym momencie się dzieje. Jeżeli chodzi o monitoring nagrań w trakcie nagrywania, to tutaj obowiązują troszkę inne zasady niż w przypadku edycji samego nagrania. Innego rodzaju słuchawki tutaj mogą się sprawdzić innego rodzaju słuchawek nie powinniśmy używać do odsłuchu niż do. Edycji nagrania. Oczywiście nie znaczy to, że musimy mieć takich słuchawek kilka par. Wprost przeciwnie, wystarczy jedna, natomiast musimy pamiętać, pamiętać po prostu o jednej rzeczy. Jest jeden rodzaj słuchawek, który podczas nagrywania podcastu do bieżącego podsłuchu, monitoringu nie do końca się nadają. Co z takimi słuchawkami, skoro już od tych zacząłem? Takie słuchawki oczywiście jak najbardziej doskonale nadają się do słuchania podczas nagrywania podcastu. I takie słuchawki, jeżeli są to faktycznie słuchawki douszne, albo tak zwane dokanałowe, to one emitują bardzo mało dźwięku na zewnątrz. I możemy spokojnie słuchać tego, co się nagrywa, nie martwiąc się o to, że ten dźwięk, który ze słuchawek powinien trafiać do naszych uszu, trafia również do naszego mikrofonu. Tak więc tego typu słuchawki najczęściej bez problemu nadają się i do słuchania, i do edycji. Oczywiście edycja nagrania, szczególnie długiego nagrania, albo jakiegoś trudnego, do edytowania nagrania, z takimi słuchaweczkami w uszach, może być męcząca i, i może się zdarzyć, że po prostu nie będziecie w stanie uczynić kilku godzin z czymś takim w uszach. Dlatego też warto do podcastów zaopatrzyć się w inne, w większe słuchawki. Jeżeli chodzi o większe słuchawki, bardzo popularne są słuchawki mniej więcej takiej średnicy 5-6 cm, które zakłada się na uszy. To są najczęściej słuchawki tak zwane zamknięte, czyli dźwięk, który ze słuchawek powinien docierać do naszego ucha, trafia do naszego ucha i tylko do naszego ucha. Na zewnątrz one są zabudowane i ten dźwięk nie powinien wydostawać się, czyli również nie powinien być nagrywany przez mikrofon. I to są bardzo dobre słuchawki. Tylko pytanie, czy jesteście w stanie wytrzymać ze słuchawkami naciśniętymi na uszy dłuższy czas. To już po prostu kwestia wygody. Ja używam takich dużych słuchawek. To są słuchawki, które otaczają mnie całódką małżowinę uszną i takie słuchawki mogę mieć na uszach nawet przez wiele godzin i nie jest to w żaden sposób dla mnie męczące. Takie słuchawki również dzielą się na dwa rodzaje. Są dwa. No tych rodzajów jest więcej, ale tak w uproszczeniu, mówiąc o tych najważniejszych, są dwa rodzaje: są otwarte i zamknięte. Tutaj, szczególnie w przypadku tego droższego sprzętu, szczególnie w przypadku słuchawek studyjnych, jest to bardzo istotne, ponieważ słuchawki otwarte mają tutaj tą przestrzeń niezabudowaną tak kompletnie, tak jak te słuchawki. W związku z czym wszystko to, co my słyszymy, zbiera również nasz mikrofon. Te słuchawki, ten konkretny egzemplarz, to są słuchawki AKG-52. Dosyć tani model jak na tego typu rzeczy, natomiast jestem z nich bardzo zadowolony. Te słuchawki są zamknięte, w związku z czym, jak je założę, to ten dźwięk, który jest w tych słuchawkach emitowany, słyszę tylko i wyłącznie ja, ten się praktycznie nie wydostaje na zewnątrz. Oczywiście, jak słucham zbyt głośno, to również i słychać na zewnątrz, natomiast do monitoringu czy też do edycji podcastu nie potrzebuję bardzo głośnego nagrania, więc nie jest to dla mnie w tym momencie. Jakoś specjalnie uciążliwe. Tak więc pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać przy wyborze słuchawek, to słuchawki powinny być zamknięte. Słuchawki powinny jak najmniej dźwięku emitować na zewnątrz. Szczególnie warto zwrócić na to uwagę w przypadku słuchawek, właśnie takich studyjnych, takich większych, ponieważ istnieją też słuchawki, bardzo często w studiach wykorzystuje się słuchawki otwarte, czyli tutaj z niezabudowaną tą częścią i te słuchawki są bardzo popularne. Są bardzo dobre słuchawki, nie powiem że nie, natomiast one po prostu nie nadają się do monitorowania nagrania w trakcie mm, nagrywania podcastu. W trakcie, w trakcie nagrywania dużo lepsze są słuchawki zamknięte. W związku z czym ja używam jednych słuchawek zamkniętych i do nagrywania podcastu i do edycji podcastu. Takie słuchawki mają najczęściej zwykłego małego tak zwanego jacka. 3,5 mm z przejściówką na większego jacka, który jest już w mikserze, w interfejsie audio, czy też w zależności od tego, czego używacie. I są one dosyć uniwersalne. Można je podpąć pod laptopa, można je podpąć pod jakieś urządzenie. No, a przy tym wszystkim są bardzo dobre. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę przy wyborze słuchawek. Niezależnie od tego, czy są to takie malutkie słuchawki, czy są to duże słuchawki, czy są to jakieś słuchawki nauszne, zauszne, douszne, dokanałowe czy jakiekolwiek inne, jakich byście słuchawek nie wybrali, ważne jest, żeby to nie były słuchawki na przykład typu Beats Audio. Dlatego, że tamte słuchawki mają bardzo mocno i sztucznie wzmocnione basy i brzmią bardzo nienaturalnie. W związku z czym jest pewien problem później przy edycji takiego nagrania, ponieważ wam się wydaje, że to nagranie brzmi inaczej niż ono brzmi naprawdę. I możecie zmienić ustawienia w tym momencie na przykład EQ, Equalizera. No i po prostu trochę zepsuć to nagranie. Dlatego lepiej używać, podobnie jak w studiach nagrań też nie używa się słuchawek ze sztucznym wzmocnieniem, lepiej używać słuchawek, które nie mają żadnych sztucznych wzmocnień basów. Bo po prostu mam dźwięk, który słyszymy w tym momencie, jest dużo bardziej naturalny i taki, jaki on powinien być, jaki on później trafi do naszych słuchaczy. Tak więc w telegraficznym skrócie, bo oczywiście temat słuchawek w tym momencie nie został wyczerpany całkowicie, możemy jak najbardziej używać malutkich słuchawek, do dokanałowych, czy jakie tam mamy, pod warunkiem, że nie emitują zbyt dużo dźwięku na zewnątrz. I na takich słuchawkach bardzo wygodnie monitorujesz nagranie w trakcie, w trakcie nagrania, szczególnie jeżeli jesteśmy gdzieś na zewnątrz, nagrywamy jakiś wywiad gdzieś poza swoim domem, czy też swoim domowym studiem. Możemy używać większych słuchawek, takich słuchawek po kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt złotych dostępnych w marketach, na usznych, o ile są one zamknięte. Zamknięte, czyli tutaj ta część cała jest z tyłu za membraną jest zabudowana. I oczywiście, tego typu słuchawki są wygodne. I o ile nie mają sztucznego wzmocnienia basów, natomiast ja polecam, szczególnie jeżeli mamy długie odcinki, jeżeli ten proces trochę trwa, polecam naprawdę takie słuchawki. Jeszcze raz je wezmę do ręki. Takie słuchawki jak te. Słuchawki, które zakłada się na całe uszy. Ta gąbka tutaj otacza całe moje uszy. Uszy nie są dociskane, są te słuchawki. Bardzo wygodne. Takie słuchawki, jak mówiłem, mogę czynić kilka godzin. Nie jest to żaden problem. Nawet latem, jak jest bardzo gorąco, to tego typu słuchawki nie przeszkadzają. Które słuchawki są lepsze, które są gorsze? Słuchawek jest bardzo dużo. Takich słuchawek możemy dostać przynajmniej ze 150 różnych rodzajów w cenie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. No i teraz pytanie: o ile gorsze są te słuchawki za kilkadziesiąt złotych, od tych słuchawek za kilka tysięcy złotych. Myślę, że nie ma co popadać w paranoję, i myślę, że sprzęt droższy niż około 300-400 złotych to jest sprzęt zdecydowanie za drogi, jedna potrzeby podcastu. Moim zdaniem zdecydowanie nie ma sensu kupowania tak drogich słuchawek. Moje kosztowały 150 złotych, jestem z nich bardzo zadowolony. Uważam, że 150 zł to jest dobra cena za dobre słuchawki, i ten model akurat mogę polecić, jest naprawdę bardzo fajny. Z tańszymi słuchawkami musimy uważać, tak naprawdę, na dwie rzeczy. To, czy są wygodne, i to, jaki jest zakres częstotliwości. Optymalny zakres częstotliwości to jest od 20 Hz do 20 kHz. Ale oczywiście większość słuchawek na rynku, szczególnie tych. Z niższej półki cenowej nie oferuje aż mm, takiego szerokiego zakresu, w związku z czym powinniśmy patrzeć na to, żeby ten zakres był w miarę możliwości jak najbardziej zbliżony do tego właśnie 20 Hz, do 20 kHz. Wtedy będziemy słyszeli całe pasmo. To jest mniej więcej takie pasmo dźwięku słyszalnego przez człowieka, plus, minus jakaś tam niewielka różnica. I im bardziej cały ten zakres jest obsługiwany, im, im lepiej ten zakres jest obsługiwany przez słuchawki, tym oczywiście lepiej. Później i dla nas. Jeszcze jedno pytanie, które też kiedyś usłyszałem przy okazji jakiejś rozmowy na temat podcastów. Czy mogą to być słuchawki np. Bluetooth, jakieś słuchawki bezprzewodowe? Oczywiście mogą. Jeżeli są to słuchawki, które są wygodne, które są zamknięte, które oferują w miarę dobry, dobrą jakość dźwięku i dosyć szeroki zakres częstotliwości, to oczywiście najbardziej mogą to być słuchawki bezprzewodowe, radiowe, bluetooth, jakkolwiek, jakikolwiek inne. Nie ma to większego znaczenia. Akurat kabelek w tym momencie nie jest tam tutaj tak naprawdę niezbędny. Nie jest tym elementem kluczowym, na którym koniecznie musimy się skupiać. Podsumowując, słuchawki muszą być zamknięte. To jest chyba najważniejsza rzecz przy używaniu słuchawek podczas monitorowania, podczas nagrywania podcastu. Słuchawki muszą być zamknięte. Żeby to, co było w słuchawkach, trafiało do naszych uszu, a nie do naszego mikrofonu. Druga rzecz, słuchawki muszą być wygodne, czyli musimy móc spędzić w takich słuchawkach 3-4 godziny. Czasami tyle trwa edycja naszego nagrania, czasami edycja niektórych nagrań trwa i, i dużo dłużej. Tak więc musimy mieć możliwość spędzenia kilku godzin w takich słuchawkach. I oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to były takie malutkie słuchaweczki. Na samo tyle wygodne, że wsadzimy je w kieszeń, i nie musimy nosić specjalnie osobnego plecaka na słuchawki. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat słuchawek nie został wyczerpany, ale temat słuchawek, tak naprawdę studyjnych słuchawek dla podcastera słuchawek, które nadają się do edycji, do montowania, do słuchania, do nagrywania podcastu to jest temat rzeka temat, który, z którego tak naprawdę można by zrobić Chyba nawet i godzinny materiał. Nie będziemy czegoś takiego robić, dlatego też tylko pokrótce kilka informacji odnośnie słuchawek. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś konkretne modele, no właśnie, pochwalcie się w komentarzach pod spodem, jakich konkretnie modeli słuchawek używacie. Zrobimy sobie wspólną bazę tego, co warto używać, na co warto zwrócić uwagę. I tego, od czego lepiej trzymać się, zalegam. Tak więc piszcie w komentarzach pod spodem, jakich używacie słuchawek, dlaczego uważacie, że są fajne, bądź też dlaczego uważacie, że nie są fajne. I mam nadzieję, że w ten sposób pomożemy wszystkim innym podcasterom. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube i oczywiście do regularnego odwiedzenia strony, jak zrobić podcast. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym rozwiązuje nowy problem. Problem, z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. A teraz idź nagrać coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.